O mnie warnie te łzy, o mnie jest warnie te łzy. Małgośka kochajna, na piękny gitar, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka tańczy mi, a z niego sobie kwi, a z niego kwi sobie kwi. Jak ludzi powiedz mnie, niech idzie tam, gdzie chce. Oj głupia ty, głupia ty. Dokumentujesz właściwie wszystkie po kolei orkiestry w Piotrkowie. Jak wyglądała ta pierwsza i która z nich, z tych akcji była najlepsza, twoim zdaniem? Ja myślę, że przez tyle lat, które obserwuję orkiestrę, to można byłoby dużo opowiadać, ale myślę, że trzeba by powiedzieć o tej najgorszej chyba orkiestrze, kiedy to parę lat temu grupa ludzi zorganizowała orkiestrę, koncert, a później po prostu była wielki wstyd na całą Polskę. Ale to jest taka, no po prostu jedna z wyjątkowych rzeczy, która całe szczęście tylko raz się zdarzyła w Piotrkowie i więcej się chyba nie powtórzy. Ale to jakiś uraz pozostał po tym, uraz tak? Został i ja myślę, że w tej chwili po raz pierwszy od tych wydarzeń, tak to nazwijmy, jest okazja, że zorganizowana orkiestra Świątecznej Pomocy przez Miejskie Ośrodek Kultury w Piotrkowie chyba będzie nareszcie takim czasem i momentem, kiedy no, ta zła fama się skończy. A ten program, który dzisiaj ma się odbyć, to tak na twoje oko i rozeznanie sytuacji z poprzednich lat, jest lepszy, gorszy? Nie, przede wszystkim on jest, bo w przeciwieństwie do poprzednich lat, kiedy nie w zasadzie można było powiedzieć, że nie było w ogóle widać w Piotrkowie ludzi, młodzieży, która zbierała te pieniądze, także myślę, że nareszcie jest przełamane i od tego roku już będzie to wszystko dobrze. Zbieram pieniądze, reszta się dostanę na miasto i o 12 mają się po prostu schodzić i będzie rozdawana także grochówka tym ludziom, którzy kwestują teraz, którzy są na mieście. Dobra, dzięki. Radio Piotrków się jakoś tak intensywnie włączyło, bo nie wiemy. To znaczy od godziny 11 informujemy, w zasadzie od 10 informujemy o tym, że akcja dzisiaj w Piotrkowie jest prowadzona, wiadomo, po 4 latach przerwy. No i jednak liczymy na to, że Piotrkowianie w tym roku będą hojni i te pieniądze zbierzemy. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, były 3000, więc niedużo. No ale jak twierdzili i marszałek sejmiku, i wiceprezydent, i myślę pozostałe osoby, nie tylko decydenci, w tym roku będzie lepiej zdecydowanie. I my informujemy, będziemy informować do godziny 22, kiedy ta akcja się w Piotrkowie zakończy. Ale jest to takie trochę zbieranie ze skazą i z pamięcią tego, że kiedyś no tutaj wyszła brzydka sprawa z zagarnięciem tam części tych datków. No tak wyszło, ale jak długo mamy o tym pamiętać? To było 4 lata temu i myślę, że trzeba już o tym zapomnieć i jednak włączyć się w tę akcję. Bo jednak jak się oglądało telewizję w ubiegłym roku, 2 lata temu, to było nam chyba przykro. No, mała z rękawiczkami do tej małej. Tak, popchnij. Dziękuję bardzo. No, wreszcie. W tym może roku się udało. Puszki? Nie, dziękuję bardzo. Jakie nominały do puszki wpadają? Bardzo różne, zależy od kogo. W większości są to złotóweczki. No też dużo ludzi dużo daje po 10 zł, 50. Z Mercedesów dają papierkowy. Muszę się właśnie widać, ile może, kto może, tyle daje. Czyli najwyższy nominał dzisiaj to 50. 50 zł. I tak dalej, trzymajcie. Ale na pewno się zmieni, miejmy nadzieję. Powiedzcie, jak kwesta się udaje? Dobrze, w porządku. Kto jest najhojniejszy? O, no ludzie starsi. Ludzie. Tak. A młodzież? Też dają. Małe dzieci z rodzicami. A najwyższy nominał, jaki tutaj macie w puszeczce? 10 zł. Tak, tak. Jak na razie 50 jeszcze nie było? Nie. Macie jakąś trasę tutaj po Piotrkowie taką wykreśloną? Znaczy, wszędzie chodzimy, bo praktycznie dużo jest osób, a cały Piotrków musimy obejść. A gdzie dzisiaj byłyście? No byłyśmy na rynku i na Rakowskiej byśmy byli. Tam w tych okolicach, tam też ludzie sporo wniosków dawali. A nie jest już tak, że uciekają wszyscy przed wami, jak widzą taką... Nie. Taki zespół szybki, nie? Nie. Powiedz, jak się nazywasz? Kasper. Kasper, a na nazwisko? Feski.
A powiedz, kiedy zacząłeś grać i śpiewać? No mniej więcej w roku 1996. Czyli to było 3 lata temu, tak? A ile wtedy miałeś lat? 6. No i co, to jest na tym instrumencie tylko grasz, na elektronicznym, czy jeszcze na czymś? Nie, bo przedtem mieliśmy na inny instrument, ale mama sprzedała koledze, bo kolega też chciał się uczyć grać na organach i kupiła dla nas, dla mnie i dla siostry właśnie ten instrument. Powiedz, co najbardziej lubisz grać? Co najbardziej lubię grać? Suzie. Są to prace, które wykonały dzieci pracujące w pracowni plastycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Dzieci w różnym wieku pracowały i te małysieńkie takie mające 5 lat, 11 i do 19 roku życia. Chcemy w ten sposób wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku bierzemy udział w takiej aukcji. Kwestujemy w różnych sytuacjach, no a dzisiaj wydaje mi się, że jest wyjątkowa okazja, wyjątkowa sprawa, bardzo ważna i dlatego dzieci również postanowiły wziąć udział w tej imprezie. To tak na początek na razie oczywiście, bo chociaż jeden znaczek. Dziękuję. A nie, to mi przykleć ten proszę. Ślicznie dziękuję. Z rąk pięknej dziewczyny. Nie, na razie dziękuję, dopiero po śniadaniu. Zapraszamy. To jakby deser. Panie marszałku, tu Wielką Orkiestrę pan gra w Piotrkowie. Oczywiście, że w Piotrkowie, dlatego że przez pewien czas orkiestra w Piotrkowie nie grała, a jednak jest to doskonałe przedsięwzięcie, które potrafi zmobilizować mieszkańców do tego, żeby chociaż drobny grosz, a jednak wyłożyć na naprawdę niezwykle szczytny cel. Tutaj niektórzy mówili o takiej aferalnej sprawie, która w związku z orkiestrą w Piotrkowie kiedyś tam była i że to jakby pewnego rodzaju skazą się kładzie na tego rodzaju przedsięwzięciu właśnie. Wszędzie są ludzie i ludziska. Ja już nie będę cytował może wypowiedzi Jurka Owsiaka, kiedy też tutaj dosłownie parę dni temu mówił o innym środowisku, używał jeszcze bardziej mocnych słów. Ale tak to nasze życie niestety wygląda, że nawet na tak szczytnej idei niektórzy chcą tam gdzieś dla siebie parę groszy zarobić. Ja i tym skromnym swoim gestem, wrzucając parę groszy do skarbonki i mam nadzieję, że tutaj w mocniejszy sposób przyczyniając się do wzmocnienia, wspomożenia tej akcji, chciałem pokazać, no, że dobrze, oczywiście trzeba bronić się przed tego typu ludźmi, którzy próbują nas oszukać, ale jednak pamiętać, jaki jest cel, jaka idea i tą właśnie ideę wspomóc. A chyba nie trzeba tłumaczyć, jak naprawdę służba zdrowia potrzebuje konkretnych przedsięwzięć, nie ogólnie pieniędzy, nie właśnie na administrację, nie na te reformowanie ogólne, ale właśnie na bardzo konkretne cele związane z zakupem konkretnych urządzeń, ze wspomożeniem i wyposażeniem konkretnych oddziałów, a szczególnie jeśli to jest dla dzieci, no to wtedy chyba nie powinno być złudzeń, że powinniśmy wspomagać takie przedsięwzięcie. Sceptycy i ironiści mówią, że właśnie jest to taka inicjatywy państwa, bo skoro jakiś jeden człowiek i telewizja powoduje, że zbiera się wielomiliardowe sumy na sprzęt, który jest najbardziej potrzebny i to właśnie dlaczego nie robią tego struktury państwowe i samorządowe? Nie, to są całkiem jakby dwie drogi pozyskiwania pieniędzy czy realizowania może tych samych celów. Szczególnie w sytuacji, kiedy dotyczy to dziedziny naszego życia naprawdę trudnej, niedostosowanej do współczesnych wymogów, to potrzebny jest moim zdaniem ten ruch, ten dar serca człowieka. I ja liczę na to, że właśnie w ten sposób mieszkańcy całej Polski, tu Piotrkowa, również będą bardziej związani ze służbą zdrowia, będą rozumieli, że dając złotówkę, a mam nadzieję, że niektórzy, ci, którzy mogą, dadzą wiele, wiele tych złotówek,
będą mieli przekonanie, że coś bardzo konkretnego zrobili dla służby zdrowia. W wielu działaniach, szczególnie właśnie na pograniczu tej działalności administracyjnej, ale związanej z polityką społeczną, z pomocą społeczną, potrzebne są działania niebiurokratyczne, nieadministracyjne, nierealizowane właśnie bądź przez rząd, bądź przez samorząd. Potrzebne są te gesty społeczne, te działania społeczne, ale nie gest na zasadzie tylko gestu, tylko na zasadzie bardzo wymiernego efektu. A w Pana opinii co jest w tej sprawie, w tej inicjatywie ważniejsze? Czy ta suma, która widnieje na końcu tej zbiórki, czy ludzie, którzy te pieniądze dają? I ludzie, którzy te pieniądze dają, są najważniejsi. W drugiej kolejności wymieniłbym ci ludzie, którzy to organizują, ta młodzież, która wspomaga te działania. I chyba w ostatnim, w tym trzecim wymiarze dopiero konkretna kwota, bo tu naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy za pomocą dodatkowych pieniędzy wrzucanych do skarbonki zreformowali służbę zdrowia, czy ją po prostu wspomogli. Chodzi o ten ruch wyrażający chęć i pokazujący, że to jest nasze, to jest dla nas. Niewielki pieniądz, konkretny efekt, to jest to, o co wydaje mi się chodzi w tej orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kto to wie, czy mieszkają w kamienicy w mieście B. Panna Hanna i Róży Kot, pan tu z drewna zrobił hula hop. Czy ten dom tam jeszcze ciągle stoi, może widział ktoś? Naprzeciwko pod kłusenką vis-a-vis mieszkał Francuz z toaletą, w cyrku był. Jak beczka gruby zapał wciąż, po francusku mówił do nas coś. Mówię wam, raz konia w górę podniósł, patrzeć było strach. Chętnie oddam wszystko to, co mam, temu kto zatrzyma czas i przeniesie mnie dziś prosto ze stolicy do Szczenięcy dla starej kamienicy. Piętro niżej pod balkonem pewien pan. Od której zbieracie pieniążki? Od godziny 10. No i z jakim skutkiem? To znaczy nieźle. Znaczy niektórzy... No, bo nie ludzie chętnie dają pieniądze, tak. Ale nie wszyscy. Nie, na przykład zostaliśmy wrzuceni spod kościoła. Tak. Jednego. Ksiądz był niezadowolony z tego, że zbieramy. Ale poza tym ludzie chętnie dają pieniądze. A jakie nominały? Różne, ale tak ogólnie to jest najczęściej 2 złote, 5 złotych. Papierkowe też się zdarzają, nawet dolary, różne. A wyłapujecie wszystkich i tymi serduszkami i bez, jak to jest? To znaczy, ci ze serduszkami już nie chcą dawać, bo pokazują właśnie swój dowód, że już dali, a ci co nie, no to dają chętnie. I puszka już jest pełna? To znaczy już właśnie została wysypana. Proszę powiedzieć, ile pieniążków już do tej pory panie policzyły? Jaka to suma jest na godzinę drugą? Do tej pory zebraliśmy 6233,22 grosze. Jakie pieniądze najczęściej są w puszeczkach? No najwięcej jest milionów. O, jaka to brązka. Ale dolary też pewnie. Teraz właśnie, 2 dolary. Do której panie tutaj będą siedziały z tym liczeniem? Jak pani sądzi? No, do końca. Do końca. Musimy później wszystko jeszcze policzyć. Ale która to będzie godzina, jak pani sądzi? No, o 22 kończą się wszystkie koncerty, więc zanim zejdą wszystkie dzieci i policzymy to, co zostało zebrane w MOK-u i to wszystko razem, to myślę, że to będzie po godzinie 24 na pewno. Zadam niedyskretne pytanie, panie prezydencie, ile pan wrzucił? Ile miałem w kieszeni? 50 zł. Proszę powiedzieć, w historii organizowania tej orkiestry w Polsce i w Piotrkowie, która z tych imprez kolejnych pana zdaniem była taka, no zapisała się jakoś w pana pamięci, czy była najbardziej udana, jeśli o Piotrków chodzi? To znaczy Piotrków zasunął z niekorzystnej sytuacji, tutaj chyba 4 lata czy 5 lat temu było no, pewne nieporozumienie, stąd może mieszkańcy Piotrkowa do tej akcji odnosili się z dystansem. Natomiast ja sądzę, że ten czas już minął karencji i w Piotrkowie znowu zaczyna się dobra akcja,
widzimy młodzież, widzimy ludzi, którzy tutaj dobrowolnie przychodzą i swoją tą symboliczną złotówkę wkładają. Ja chcę powiedzieć, że miasto dotychczas nie miało w nadzorze służby zdrowia, a jednak również służbę zdrowia wspomagało, szczególnie jeśli chodzi o tych najmniejszych, o dzieci. Ponieważ każdy sprzęt, jaki dodatkowy, z dodatkowych środków pozyskanych, na pewno uratuje albo pomoże uratować życie lub w jakiś sposób doprowadzić do tego, że te dzieci będą zdrowe. Ale tu w Piotrkowie konkretnie miasto się włączyło w tą akcję, udzielając jakby Miejskiego Ośrodka Kultury i tutaj jest to serce orkiestry. Tak, tak, tak. W Miejskim Ośrodku Kultury tutaj jest serce, jak pan nazwał, tej Świątecznej Orkiestry, Świątecznej Orkiestry Pomocy. Natomiast uważam, że no, Miejski Ośrodek Kultury zawsze służył młodzieży, dzieciom i stąd Miejski Ośrodek Kultury. Na środek. I kolejna osoba. O, te badące flore. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bełchatowie zrobiła już dużo dymu, a to za sprawą grupy RON, która przyjechała do nas z Solca Kujawskiego, a teraz już pojechała niestety, pojechali do Gdańska, z Warszawy przyjechała do nas Goja, to jest grupa, której wokalistą jest Magda Wójcik, witam serdecznie. Co dzisiaj zagracie w Bełchatowie? Dzisiaj zagramy większą część naszego repertuaru, myślę, że około 40 minut. Bardzo się cieszymy, że możemy zagrać w takiej formie, właściwie możemy pomóc, jaka nam najbardziej odpowiada, więc w formie koncertu. Więc myślę, że będzie bardzo sympatycznie, ja widzę, że ludzie są już rozgrzani. A grupa Goja miała już okazję wziąć udział w wielkiej akcji Jurka Owsiaka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tak, my graliśmy w tamtym roku, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale zawsze udzielaliśmy się właśnie w taki sposób, więc koncertami. Dzisiaj jeszcze jedziemy do Lublina też na Wielką Orkiestrę, więc mamy jeszcze drogę przed nami do Lublina, ale myślę, że zdążymy i tam równie będzie również gorąco. Tak. A pytam, gdzie grupa ma serduszka Wielkiej Orkiestry? Chyba ja mam na kurtce. Chłopcy, nie wiem, może też na kurtkach. Ja wiem, że na kurtce mam na pewno. Za siebie odpowiadam.